Dzień dobry. Witam na portalu radomsko24.pl, Jurek Staszczyk. Witam w moim programie dzisiaj panią Wiolettę Marcinkowską, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Radomsku. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam. Pani naczelnik, mam dzisiaj 27 dzień września, czyli tak naprawdę za 4 dni kończy się powszechny spis i co, nie będzie ani minuty i godziny dłużej? Z tego, co wiemy na chwilę obecną, nie. Spis już raz był przedłużany, bo pierwotna wersja była taka, że spis miał być do 30 czerwca. Z różnych przyczyn zostało to przedłużone i spis mamy do 30 września. Wiemy, że już tylko kilka dni nas dzieli od finiszu. Nie ma żadnych informacji na temat tego, że spis miałby być przedłużony, więc poza tym przy takiej skali już osób spisanych, bo pamiętajmy, że to jest spis mieszkań i ludności, czyli spisanych i mieszkańcach i mieszkaniach, raczej chyba nie będzie szansy na to, żeby czyli ten spis nie będzie został czegoś takiego, o matko, pierwszy dzień października, ktoś dzwoni, pani odbiera słuchawkę w Urzędzie Miasta i słuchać, ale ja zapomniałem, ja chcę to dzisiaj zrobić, koniec, kropka. Koniec, kropka. My jako samorząd już nie będziemy w stanie takiemu mieszkańcowi pomóc, dlatego że w urzędzie tak naprawdę mamy przygotowane stanowisko do samospisu. Czyli to jest dla tych osób, które w domu z różnych względów nie mogą, nie potrafią się spisać, mogą przyjść do urzędu. Na przykład. Mogą przyjść do urzędu, my pomagamy w pokoju numer 7 na parterze, pomagamy się spisać takim osobom. Natomiast rachmistrze, którzy są wyłonieni przez Główny Urząd Statystyczny, którzy działają na terenie miasta, jakie będą mieć narzędzia, czy po 30 września będą mogli cokolwiek zrobić. My takiej wiedzy na chwilę obecną nie mamy. Sami rachmistrze też wiedzą, że pracują do 30 września. Warto to podkreślić, że to jest spis jest obowiązkowy dla wszystkich osób dorosłych, dzieci mieszkających w Polsce i na stałe lub czasowo. Tak. Spis dotyczy wszystkich mieszkańców naszego kraju. Proszę pamiętać też o tym, że spis dotyczy tych osób, które na co dzień pracują bądź mieszkają czasowo za granicą, a są zameldowani na terenie Polski, bo to też jest ważne. Osoba, która wyjeżdża za pracą czy mieszkając za granicą, a nie wymeldowała się z terenu Polski, również podlega spisowi. Tak samo jak i spisowi podlegają obywatele innych państw, którzy mieszkają na terenie Polski. A czy zdarzył się taki przypadek, że ktoś przyszedł do pani do Urzędu Miasta powiedzieć tylko tyle, że on nie chce poddać się spisowi, ponieważ uważa, że to jest naruszenie jego dóbr osobistych, obywatelskich? No niestety się zdarzają takie przypadki. Poważnie? Może nie ma ich dużo. Mnie osobiście zdarzyły się chyba 3 albo 4 takie przypadki, że przyszły osoby i powiedziały, że absolutnie w tym udziału brać nie będą, bo spis w ich ocenie z wielu powodów jest niezgodny z różnymi przepisami. My z punktu widzenia urzędu nie mamy na to wpływu, bo tak jak powiedziałam, my pomagamy. Czyli nie musicie używać niewiadomych argumentów, żeby przekonać. Staramy się przekonywać, rozmawiamy z takimi osobami, natomiast narzędzi jako takich formalnych nie mamy. Takie narzędzia mają rachmistrzowie, bo rachmistrzowi nie można odmówić. O ile w urzędzie, tak jak powiedziałam, mamy stanowisko do samospisu, można przyjść, podyskutować, wyrazić swoją opinię, swoją ocenę, powiedzieć, że im się spis nie podoba. My nie mamy możliwości, żeby zmusić danego obywatela, ale rachmistrz już ma. Dobrze, ale rachmistrz przychodzi do domu? Niekoniecznie, ale jeżeli, to na przykład, nie wiem, no, właściciel danej pozycji go nie wpuszcza na plac? Nie wpuszcza go, rachmistrz wtedy z tego robi notatkę, stosowny protokół, przesyła do Wojewódzkiego Biura Spisowego i Wojewódzkie Biuro Spisowe składa wniosek do Komendy Wojewódzkiej o wszczęcie postępowania. Bo może warto jeszcze zaznaczyć i przemówić, nie wiem, w jaki sposób do tych nieprzekonanych albo ci, którzy twierdzą, że nie będą tego robić, że... Bo bardzo często też padają takie argumenty, że tam są niektóre jakieś dane wrażliwe, o które mieszkaniec danego miasta jest wypytywany. Jest tak czy nie? Czy tam są dane wrażliwe? To wie pan, to jest takie i oceny, i kontrowersyjne, bo wiadomo, podstawowe dane, jeżeli chodzi o stan cywilny, o mieszkanie, o powierzchnię mieszkania, o miejsce pracy, tak, ale tam nie ma pytań o zarobki, nie ma pytań o status materialny, nie ma pytań o te nieruchomości, które się na przykład posiada, w których się nie zamieszkuje. Dane wrażliwe tak naprawdę mogą dotyczyć, nie wiem, stanu zdrowia, tego, czy pozostaje się w nieformalnym związku z inną osobą, grupy inwalidzkiej. To, jeżeli ktoś uznaje, że to są dane wrażliwe, wyznanie, narodowość, ale to są takie ogólne dane, na które
Co więcej, w niektórych wypadkach można nie chcieć odpowiadać, tak? Bo są takie pytania, w których jest możliwość odpowiedzi, nie chcę odpowiadać na to pytanie. Pamiętajmy, że spis ma to do siebie, że nie da się tam wprowadzić takiej odpowiedzi, którą chce mieszkaniec udzielić, tylko wybiera się odpowiedź z listy. Więc to jest w pewien sposób myślenie szablonowe, tak? Ktoś przygotował taką, a nie inną platformę i odpowiedź należy wybrać z listy. Nie można wpisać tej odpowiedzi samodzielnie. Więc jest kilka pytań takich, między innymi o stanie zdrowia, między innymi o to pozostawanie w nieformalnym związku, że nie chcę odpowiadać na to pytanie. Więc to w jakiś sposób można, nie chcę powiedzieć, że obyć, ale można nie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Natomiast w zasadzie większość pytań, myślę, że 70%, to są niestety pytania natury twardej. Więc jeżeli nie odpowiemy na to pytanie, nie przejdziemy do kolejnego pytania, a tym samym jak nie przejdziemy do kolejnego, no to nie zakończymy samospisu, jeżeli ktoś chce to robić w ramach samospisu. Więc wtedy nam pozostaje rozmowa z rachmistrzem bądź przez infolinię. To, co mówiliśmy, czy rachmistrz chodzi po domach, czy nie. Jak w okresie, kiedy były zachorowania na koronawirusa dosyć na wysokim poziomie, wówczas wyraźne było zalecenie, że rachmistrze nie mogą chodzić po domach i realizować wywiadów bezpośrednich. Od maja to się zmieniło i to rachmistrz składał deklarację, czy chce pracować bezpośrednio, czy chce pracować tylko poprzez wywiady telefoniczne. I to wyglądało bardzo różnie. Niektórzy rachmistrze wyrazili taką wolę i chodzili po domach, niektórzy natomiast nie, być może też dlatego, że no, część już prac zostało wykonanych tylko telefonicznie, być może w ich ocenie ta metoda się sprawdziła. I ona no, w jakiś sposób usprawniała. Natomiast mieszkańcy dochodzą nas takie sygnały, że mają wątpliwości tak naprawdę co do tego, kto jest po drugiej stronie linii telefonicznej. Właśnie, bo też powstaje też takie pytanie, że bardzo często ci, którzy nie chcą się spisać, to mówią, że tak naprawdę te dane to są tak porozrzucane po różnych instytucjach, że wystarczyłoby to zebrać. Bo jeżeli chodzi o mieszkanie, o powierzchnię, to takie informacje znajdziemy w Urzędzie Miasta. Wydziale na przykład budownictwa, prawda? Jeżeli chodzi o stan zdrowia, no to w szpitalu, ale szpital nie ma obowiązku natomiast udzielać takich informacji. Są karty zdrowia, prawda? Tak, natomiast tutaj te dane są, powiedziałabym, bardziej ogólne. Tu nie ma szczegółowych danych aż takich, dlatego że nawet jeżeli pytania są dotyczące zdrowia, to one są też na tyle ogólne i one są tak pogrupowane, że nie mamy określonych odpowiedzi, które są takie bardzo precyzyjne i wręcz wskazują rodzaje czy schorzenia, na które dana osoba, nie wiem, skarży się, czy chciałaby udzielić takowych informacji. W mojej ocenie to nie są pytania, które w jakiś taki istotny sposób rzeczywiście no, powodowałyby, że gdzieś jakaś instytucja gromadzi takie dane o nas bardzo szczegółowe, wrażliwe, czy wręcz takie bardzo osobiste, które być może obywatel nie chciałby udzielić. Tak jak powiedziałam, jest kilka pytań takich, na które można nie chcieć odpowiadać. Panie naczelnik, czemu to będzie służyć, ten cały spis? To jest po 10 latach kolejny, znów za 10 lat, no nie wiadomo, jeżeli zmienią się może jakieś przepisy, może będzie za 15, może faktycznie za 10, czemu to służy? No zgodnie z ustawą to ma służyć temu, żeby instytucje do tego powołane mogły opracować, nie wiem, dalekie perspektywy, nawet jakieś plany, rozsądki statystyczne, bo to jest nawet na tym się mogą opierać. Też, no i do, nie wiem, konstruowaniu różnych prognoz, planów, czy to będą plany rozwoju demograficzne, to wszystko ma być zebrane w jednym miejscu, w jednej właśnie bazie w GUS-ie. I tak naprawdę no wiemy, że spis jest powszechny. Na to powszechny, obowiązkowy, na to wpływu no tak naprawdę nie mamy, czy to samorząd, czy to obywatele, mamy się temu poddać i zwyczajnie go zrealizować, bo tak jak ustawa mówi, jest to nasz obowiązek. A radomszczanie są zdyscyplinowani? W jakim procencie się spisali? Bez mała 70%. Czy to oznacza, że są zdyscyplinowani, czy nie? No to pewnie zależy od poszczególnych też rejonów, bo wiemy, że w różnych rejonach wygląda to, to jest różna skala jak gdyby tak naprawdę tego samospisu. Dzisiaj jak sprawdzałam, to tak naprawdę mamy niespisanych jeszcze 12% mieszkań i mieszkańców. Mieszkańców, bo mamy spis mieszkań i mieszkańców. Więc tak naprawdę to są dwa rodzaje danych, które są zbierane, bo są zbierane dane dotyczące samych mieszkań i są dane dotyczące ludności. Zawsze było tak, odkąd się spis rozpoczął, że spis mieszkańców idzie sprawniej, spis
mieszkań idzie jak gdyby bardziej powoli, bo wiemy, że w jednym mieszkaniu zakładamy zamieszkuje 5 osób, 7 osób bądź jedna osoba. Spisujemy każdego mieszkańca osobno. Oczywiście jako rodzinę można to zrobić w trakcie jednego wywiadu, ale każdy z tych mieszkańców podlega spisowi i osobno podlega spisowi mieszkanie jako jeden punkt spisowy. Jedno mieszkanie zakładamy 7 domowników. I teraz jeszcze taki jeden, no nie chcemy straszyć, ale trzeba przypomnieć lojalnie, jeżeli ktoś się nie spisze, otrzymuje, może być, otrzymać grzywnę, czy mandat, czy to jest, jak to się określa, jaka to jest kwota? No to tak, nie chcemy straszyć mieszkańców. Ale musimy o tym powiedzieć. To, co już powiedzieliśmy ułamek wcześniej. W sytuacji, jeżeli obywatel odmawia rachmistrzowi udziału w spisie, to już to jest przyczynek do tego, że wobec takiego mieszkańca może być wszczęte postępowanie, bo tak naprawdę, tak jak wspomniałam, to rachmistrz składa wniosek do Wojewódzkiego Biura Spisowego, a w ślad za tym do Wojewódzkiej Komendy jest składany... I idzie notatka, która informuje tak, to dlaczego. To jest z tego stosowny protokół, w którym dniu kto i dlaczego odmówił udziału w spisie i to już dalej postępowanie prowadzi Komenda Wojewódzka. Natomiast w przypadku osób, które... No zakładamy, że takich nie będzie, bo założenie jest takie, że rachmistrzowie mają dotrzeć do każdego mieszkańca. I albo ten mieszkaniec weźmie udział w spisie i zgodnie z rozmową z rachmistrzem ten spis będzie przeprowadzony, albo zwyczajnie... A jeżeli ktoś użyje takiego argumentu, przepraszam bardzo, do mnie nikt nie zadzwonił. Do mnie rachmistrz nie zadzwonił. Tutaj tak naprawdę myślę, że jeszcze będzie jakiś plan awaryjny. Mówię myślę, bo my takich wytycznych nie mamy, dlatego że założenie było takie, że do 30 września spisujemy, w sensie rachmistrzowie, cały ten aparat spisowy spisujemy mieszkańców. Mamy jeszcze parę procent mieszkańców niespisanych. Miejmy nadzieję, że uda się ich spisać wszystkich. Myślę, że początek października to też będzie taki okres, kiedy pewne rzeczy będzie może nie w ramach samospisu, ale czy to rachmistrze, czy wojewódzkie biura spisowe będą mogły podjąć jeszcze takie czynności wyjaśniające, które spowodują to, że ten spis będzie mógł być zamknięty rzeczywiście ze spisem stuprocentowym. Takie przynajmniej były założenia na początku, wtedy kiedy samospis ruszał. No i tak, miesiąc został przedłużony, pani powiedziała to na początku, miał się zakończyć chyba 31 sierpnia. Pierwszy przypadek to był taki, że miał być spis zakończony 30 czerwca, czyli tak naprawdę miał trwać kwietnia, tak, 3 miesiące, kwiecień, maj, czerwiec. Potem była mowa o tym, że do 30 sierpnia, ostatecznie stanął na 30 września i to już myślę jest taki etap chyba niewzruszalny i ten termin zostanie zachowany. Ci nazwijmy to oporni, którzy nie chcą to zrobić, to jakie pieniążki muszą sobie przygotować, żeby zapłacić? Miejmy nadzieję, że takowych nie będzie. Niemniej jednak ustawa przewiduje karę w wysokości 5000 zł. A ilu jest procentowo, czy już teraz jest pani mi w stanie powiedzieć, ilu radomszczan nie spisało się nie znaczy ilu jest takich, którzy powiedzieli, że nie? Znaczy ilu jest takich, którzy powiedzieli, że nie, nie mamy takich informacji, dlatego że te ilości, które spływają, czy te zawiadomienia, które spływają od rachmistrzów, to tego tak bardzo dużo nie ma. Kwestia tego, jak mieszkaniec rozmawia z rachmistrzem, czy umawia się na inny termin, czy zdecydowanie odmawia, bo tak naprawdę odmowa jest zgłaszana. Nie to, że mieszkaniec, jeżeli odbiera telefon od rachmistrza, to mówi temu rachmistrzowi, że teraz mi, nie wiem, nie odpowiada pora, że może mu się mówić na inny termin. Takie przypadki, to nie jest jeszcze odmowa. Odmowa jest wtedy, kiedy mieszkaniec powie, nie, ja nie biorę udziału i rachmistrz ma obowiązek, formalny obowiązek przyjęcia takiego zgłoszenia, złożenia do nas do protokołu, to jest przesyłane, tak jak wspomniałam dalej. I takich przypadków nie było aż tak wiele, ale się zdarzało. Natomiast... czy 10? Dopytam. Jeszcze raz? Czy naście, czy 10? Czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt? Myślę, że już teraz możemy powiedzieć 10. Na pewno to nie przekroczyło setki, więc tu proszę być spokojnym. Na 44 tysiące mieszkańców to nie jest aż taka duża skala. Natomiast myślę, że na chwilę obecną to 10 już się zdarzyło. I tak jak powiedziałam, dalsze kroki podejmuje Wojewódzkie Biuro Spisowe. A osoby, które rzeczywiście nie chcą się spisać, odmawiają, niestety muszą się liczyć z takim ryzykiem, że ta kara zostanie rzeczywiście na nich nałożona. W jakiej wysokości? 5000 zł. 5000 zł. Czyli ci wszyscy, którzy nie chcą się spisać, rozumie, że są majętni, mają 5000 zł na wyrzucenie. Dziękuję bardzo pani za przybycie, za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki programu Staszczyk Niezależnie na portalu radomsko24.pl. Poniedziałek, środa, piątek, 19:45.